Dzień dobry Państwu, z tej strony Lukas Cinika z Zespół Doradztwa Inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas. Z naszej strony, jak co miesiąc, krótkie podsumowanie tego, co działo się w mijającym miesiącu na rynkach oraz w zakresie tego, jak wygląda obecnie nasze nastawienie co do konkretnych klas aktywów. Zanim przejdę do kwestii merytorycznych, to jeszcze na początku nota prawna, to znaczy tutaj wszystko, co pojawi się na niniejszej publikacji, nie powinno być wykorzystywane w charakterze traktowane jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu odpowiednich przepisów, rozporządzeń lub też jako oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentów finansowych. Zaczynając od części makroekonomicznej, pierwsza kwestia to posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. W zasadzie grudzień, można powiedzieć, minął pod znakiem posiedzeń głównych banków centralnych. Jednym z nich było właśnie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Jeśli chodzi o poziom stóp procentowych, to one zostały utrzymane na niezmienionym poziomie. Również ze strony Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, padło stwierdzenie, że w przyszłym roku one raczej na pewno nie zostaną podwyższane, co też korespondowało z naszym nastawieniem rynku. Tutaj w tym zakresie rynek nie spodziewał się żadnych ruchów. Natomiast EBC przedstawił plan stopniowego ograniczania luzowania ilościowego. Konkretnie chodzi o redukcję pandemicznego programu zakupów awaryjnych już w pierwszym kwartale przyszłego roku, jego zakończenie w marcu przyszłego roku. Ten program polegał głównie na skupowaniu instrumentów dłużnych z rynku, aby utrzymywać na nim płynność, i ten program zostaje wygaszany, natomiast będzie tak prowadzony nadal taki standardowy program APP, który był już wcześniej, on wcześniej wszedł w życie i on będzie trwał jako taki program uzupełniający. Głównie chodzi o to, aby nie spowodować jakiejś nadmiernej wyprzedaży i negatywnych ruchów na instrumentach dłużnych z uwagi na właśnie wygaszanie tego programu PEPP. Po prostu ze względów płynnościowych ten program standardowy APP będzie nadal utrzymywany i będzie trwał przez 2022 rok. Istotniejsze wydarzenia miały miejsce w Stanach Zjednoczonych na posiedzeniu Fed. Jeśli chodzi o poziom stóp, no to niespodzianek nie było, to znaczy Fed zdecydował o, znaczy utrzymał stopy procentowe bez zmian, natomiast bardziej jastrzębi wydźwięk miała konferencja i komunikat po posiedzeniu Komitetu Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych. Tutaj no, bank zdecydował o podwojeniu tempa redukcji skupu aktywów do 30 miliardów dolarów na miesiąc. No i tak naprawdę te redukcje z miesiąca na miesiąc powodują, że w pierwszej połowie przyszłego roku ten program się zakończy. No i druga kwestia to kwestia komunikatu po posiedzeniu, w którym wcześniej utrzymywała się ta narracja i również w wypowiedziach prezesa Fed Jeroma Powella o tym, że ta inflacja, która jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, ma jedynie charakter przejściowy. Ona wynika z takich czynników jednorazowych, jak efekt niskiej bazy z lat poprzednich. Szczególnie chodzi tu oczywiście o ceny paliw czy ropy naftowej. No a po drugie ma to również związek z przerwanymi czy problemami z łańcuchami dostaw i dostawami odpowiednich półproduktów czy produktów potrzebnych do produkcji przemysłowej, ale również dostępnych w sprzedaży detalicznej. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, ten fragment o przejściowym charakterze inflacji, a dokładnie to słowo przejściowe, transitory, zniknęło w komunikacie, co no, rynek odebrał tutaj jako jastrzębia zapowiedź jakiegoś etapu zacieśniania polityki pieniężnej.
No i trzecia kwestia to jest fakt, iż Fed przewiduje obecnie aż trzy podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w przyszłym roku. Wobec jednej, która była zakładana we wcześniejszym badaniu, no to doskonale widać na tym wykresie, tak zwany wykres dotplots, czyli po prostu te żółte kropki są to przewidywania każdego z członków Komitetu Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych odnośnie stóp procentowych, poziomu stóp procentowych docelowych na dany rok. No i również co ważne, jest tam zielona krzywa, która pokazuje medianę tych oczekiwań, no, w porównaniu z poprzednimi projekcjami, poprzednimi oczekiwaniami, no, ta krzywa przesunęła się w górę, co krótko mówiąc, no, oznacza po prostu, że członkowie komitetu przewidują, że to zacieśnianie polityki pieniężnej, podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nastąpi szybciej. Jak widać na wykresie, no, krótko mówiąc, wychodzi tyle, że w przyszłym roku stopa procentowa podstawowa w Stanach Zjednoczonych będzie oscylowała w okolicach 1%, no i następnie czy koszt pieniądza będzie ulegał zwiększeniu, aż docelowo do 2,5% w dłuższym terminie. Przechodząc teraz do krajowego rynku i tego, co się działo, czy istotniejszych wydarzeń, które miały miejsce w kraju w mijającym miesiącu grudniu. No pierwsze to jest rekordowa dynamika inflacji za listopad 2021 rok. Ona przyspieszyła do prawie 8% rok do roku. No, jak widać na tym wykresie, z miesiąca na miesiąc właściwie mamy coraz wyższe odczyty inflacji. Inflacja znajduje się obecnie powyżej celu inflacyjnego NBP-u. Jest to ta górna banda celu inflacyjnego, to jest poziom 3,5%. No, obecnie mamy prawie 8%, czyli jak widać, ta trajektoria jest cały czas wzrostowa. Jakby czynniki, które napędzały wzrost cen, można powiedzieć, są niezmienione z miesiąca na miesiąc, tak? Czyli są to takie kategorie jak chociażby transport, czyli tutaj przez to głównie rozumiemy wzrosty cen paliw, co widzimy i obserwujemy na rynku od pewnego czasu. Jest to też oczywiście powiązane z wzrostami cen ropy naftowej. No i po drugie, czy druga kategoria to jest również użytkowanie mieszkania? Ono wzrosło 11% rok do roku. No tutaj głównie chodzi o ceny paliw, można powiedzieć grzewczych, tak, czyli i energii elektrycznej w zakresie użytkowania mieszkań. Te kategorie tutaj miały największą kontrybucję w zakresie wskaźnika wzrostu cen. No i po drugie, poznaliśmy również nowe taryfy, właściwie decyzję Urzędu Regulacji URE, która zatwierdziła nowe taryfy na przyszły rok w zakresie cen prądu i gazu. No tak średnio, tak jak widać na tym komunikacie z URE, rachunek za prąd wzrośnie w przyszłym roku w gospodarstwach domowych średnio oczywiście około 25%. No i rachunek za gaz netto u odbiorców w gospodarstwach domowych ma wzrosnąć o ponad połowę, prawie 54% rok do roku. Czyli no są to duże, mocne, dwucyfrowe wzrosty. To oczywiście jest wynikiem tego, co się dzieje generalnie na rynkach surowcowych. Rekordowe odczyty cen gazu, tutaj w pewien sposób ograniczenie eksportu gazu ze strony Rosji, również w ostatnim czasie pogorszyły się warunki pogodowe, no i również niski stan magazynowy w Europie, jeśli chodzi o błękitny surowiec. To wszystko wspiera mocną trajektorię wzrostową cen gazu, no i tutaj jakby to ma swoje odzwierciedlenie również w tych taryfikatorach ustalonych na kolejny rok. Jeśli chodzi o wpływ na prognozy nasze, o przyszły rok inflacyjny, no to w tym momencie tutaj ten wzrost cen w 2022 roku
Średniorocznie no, gdzieś szacujemy na poziom około powyżej 8%. No i sam szczyt inflacji praktycznie w czerwcu, on jest przewidywany, ma wynieść gdzieś około 10% rok do roku. No, też w tym świetle jakby nie wykluczamy, że ta tarcza antyinflacyjna ogłoszona przez rząd w ostatnim czasie zostanie przedłużona, no bo tak de facto ona została ustalona tylko na pierwszy kwartał przyszłego roku. Natomiast no, zakładamy, że tutaj może być ze strony, znaczy po tych podwyżkach jakaś presja nałożona na rząd, żeby wcieliła jakieś dalsze działania antyinflacyjne i przedłużyła tą tarczę. Podsumowując tą wysoką inflację i też w świetle prognozowanego utrzymania się wzrostu PKB, gdzieś no, rynek zakłada, że będzie to około 4,5%, co też może zwiększać ryzyko utrwalenia się tej podwyższonego wskaźnika wzrostu cen. Trzeba też pamiętać o dobrej sytuacji na rynku pracy, gdzie no właściwie cały czas sytuacja w zakresie wzrostu wynagrodzeń poziomu zatrudnienia jest bardzo dobra. No, to może też oczywiście wpływać na tak zwany efekt drugiej rundy, tak? Czyli w skrócie polega to na tym, że te jakby tutaj pracownicy firm mogą zgłaszać się czy wywoływać presję w kwestii tego, aby podnoszono im wynagrodzenia, no i one mogą jeszcze bardziej zwiększać popyt zagregowany, co może też tutaj wspierać dalsze utrwalenie tej inflacji. No, biorąc to wszystko pod uwagę, spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie nadal podnosić stopy procentowe w przyszłym roku. Tutaj na wykresie no jest gdzieś ten taki nasz scenariusz bazowy przedstawiony. On zakłada, że w postyczniowym posiedzeniu, na którym spodziewamy się podwyżki o 50 punktów bazowych, Rada może troszeczkę zmniejszyć skalę podwyżek, no ale tak docelowo gdzieś ta stopa referencyjna może osiągnąć latem 3,5% i prawdopodobnie pozostanie również na tym poziomie przez większą część 2023 roku. Ostatnim takim tematem, już może poza jakby tutaj rynkami finansowymi, ale który miał wpływ na to, co się działo na rynkach finansowych, no to jest kwestia pandemii COVID-19, właściwie tego nowego wariantu koronawirusa, który rozprzestrzenia się obecnie w skali świata pod nazwą Omikron. Jakby tu pierwsze informacje no były dość negatywne i to też wpływało na to, że pojawiały się jakieś elementy ryzyka wśród inwestorów i wpływało to negatywnie na, w szczególności na wycenę tych bardziej agresywnych czy tych uważanych za bardziej agresywne instrumenty finansowe, szczególnie tu chodzi o akcje. Natomiast no już te ostatnie jakieś informacje, które docierają do nas, no, są o tyle dobre, że tak jak wcześniej już było wspomniane, to znaczy no, ten wariant, oczywiście tutaj jego transmisja jest, można powiedzieć, bardziej intensywna, czyli no, krótko mówiąc jest bardziej zaraźliwy, natomiast no, nie powoduje on jakiegoś zwiększonej śmiertelności, więc no, jest to, można powiedzieć, w tym sensie pozytywna informacja. No i druga kwestia to również są badania w zakresie szczepionek i ich wpływu na ten nowy wariant. Tutaj no, ostatnie doniesienia pokazują, że większość szczepionek, które są obecnie na rynku, no, powodują znaczną redukcję czy znaczną redukcję tego ryzyka zakażenia czy negatywnych skutków zakażenia na ten nowy wariant COVID-19. No i po trzecie również mieliśmy ostatnio informację z Amerykańskiej Agencji Leków, która wydała zgodę na korzystanie z pierwszego na rynku tak leku na COVID-19 wyprodukowanego przez firmę Pfizer. Tutaj no, pierwsze jakieś działania mają być podejmowane właśnie w Stanach Zjednoczonych. No, generalnie jest to tak pierwszy jakiś etap do tego, aby wprowadzono mocno efektywne leki, które neutralizowały wirusa. No,
tych pierwszych doniesień wynika, że działa on przede wszystkim we wczesnym stadium choroby i chroni po prostu przed hospitalizacją zakażonego na ten typ koronawirusa. Przechodząc już do rynków, jeszcze tutaj kilka słów na temat naszego obecnego nastawienia do rynków, którego podsumowanie znajduje się na tym slajdzie i jest ono wynikiem ostatniego posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego naszego biura maklerskiego. Tu jeśli chodzi o rynki akcji, no w zasadzie bez zmian, czyli nadal podtrzymujemy to nasze umiarkowanie pozytywne nastawienie do instrumentów udziałowych. No oczywiście tutaj zauważamy, że widać jakby po wskaźnikach to spowalnianie tempa wzrostu globalnej gospodarki, no i wyższą inflację, natomiast no też według nas czynnikiem przemawiającym naszym zdaniem za utrzymaniem trendu wzrostowego indeksów giełdowych jest dalszy wzrost zysków notowanych spółek. Tutaj te zyski cały czas znajdują się w trajektorii wzrostowej. No i również zwracamy uwagę, że rynki akcji cały czas są relatywnie atrakcyjnym miejscem do alokacji środków na tle obligacji, szczególnie w tym środowisku, które obecnie mamy, tak, czyli niskich stóp procentowych i wysokiej inflacji, co również powinno wspierać wycenę tej klasy instrumentów. Natomiast jeśli chodzi o rynek obligacji, tutaj podwyższyliśmy nasze nastawienie do minus 1 z minus 2, które wcześniej mieliśmy, co jakby de facto oznacza preferencję nadal dla krótkoterminowych obligacji skarbowych, ale już charakteryzujących się średnią zapadalnością do 3,5 lat, więc ta zapadalność średnia została podwyższona. No jakby tutaj dalej zauważamy te negatywne rzeczy, które się dzieją wokół rynku długu, tak, czyli wzrost rentowności, no i presja inflacyjna, która de facto powoduje zacieśnianie polityki pieniężnej, o czym już tutaj wspominałem na początku. Natomiast gdzieś w krótkim terminie zauważamy, że znaleźliśmy się w takim punkcie, w którym ewentualnie jakaś korekta tego trendu mocnego spadkowego z ostatnich miesięcy może mieć miejsce. Dlatego też zdecydowaliśmy się do lekkiego podniesienia naszego nastawienia do poziomu minus 1, tak jak wspomniałem. I przechodząc już do sytuacji rynkowej, grudzień, a właściwie druga część grudnia, z uwagi na te pozytywne informacje w zakresie pandemicznym, no też wpłynęły bez wątpienia, co widać na tych wykresach, na polepszenie się otoczenia wokół rynków akcji. Szczególnie ona miała miejsce na rynkach rozwiniętych, czyli Stany Zjednoczone, Niemcy, gdzie widać tutaj mocne wzrosty na S&P i na DAX-ie. Troszeczkę gorzej tym razem rynki rozwijające się. No nie był to najlepszy rok dla rynków emergingowych. Jak widać, tutaj ta żółta linia to jest właśnie indeks MSCI Emerging Markets, który znajduje się od początku roku, licząc stopę zwrotu, pod kreską. No nasz WIG, należący jednak do tych rynków rozwijających się, no pokazał tutaj relatywną przewagę przez cały rok, szczególnie w trzecim kwartale, gdzie mieliśmy mocne wzrosty na szerokim krajowym rynku. Troszeczkę, jak wspomniałem, gorzej w ostatnich tygodniach, natomiast no cały czas ta stopa zwrotu dla WIG-u jest pozytywna i ona oscyluje w okolicach 20%. Jeśli chodzi o WIG-20, czyli ten główny indeks krajowych blue chipów, no to jak widać na wykresie, po tych mocnych spadkach w listopadzie, wywołanymi trochę też obawami, czy głównie obawami o to, co się będzie działo w zakresie pandemicznym, no gdzieś te próby odbicia cały czas mają miejsce. No tutaj kluczowe będzie jakby trwałe wybicie się technicznie powyżej tego poziomu 2200 punktów, który tutaj, jak widać na wykresie, trwa w ostatnich tygodniach walka. Jeśli chodzi o SWIG i małe spółki, zauważamy tutaj w ostatnim czasie też pogorszenie, relatywną słabość względem chociażby WIG-u 20, no ale też trzeba pamiętać, że od początku roku ten indeks mocno, mocno rósł. No w tym momencie gdzieś ten drawdown, czyli spadki od szczytów w tym roku, znajdują się na poziomie około 11%, czyli to czwarta taki ruch korekcyjny, natomiast no cały czas gdzieś tutaj ta sytuacja od początku roku jest nadal pozytywna.
Jeśli chodzi o rentowność obligacji skarbowych, tutaj po tym informacji o tych nowych taryfikatorach w zakresie cen energii i gazu, co rozbudziło jakby tutaj jakieś komentarze ze strony ekonomistów odnośnie szybszej i większej trajektorii podwyżek stóp procentowych w kraju, aby po prostu zdusić tą inflację, no, to przełożyło się na wzrosty rentowności obligacji skarbowych. Tutaj mamy na wykresie krajowe dziesięciolatki. Gdzieś właściwie to uspokojenie nastrojów, które trwało od końca listopada, no, zostało krótkoterminowo przerwane. Więc widać tutaj, że no jednak te tematy inflacyjne i one będą tutaj wiodły prym pewnie jeszcze przez dłuższy okres czasu. No i też zobaczymy, jakie decyzje podejmie Rada Polityki Pieniężnej. Te przypominam, że najbliższe posiedzenie odbędzie się już 4 stycznia, zostało przełożone z 12 stycznia wcześniej, więc już na początku stycznia, właściwie po nowym roku, poznamy kolejną decyzję w zakresie kształtowania się stóp procentowych w kraju. Przechodząc do walut, tutaj euro-dolar cały czas jakby utrzymuje się w tym kanale spadkowym, natomiast no cały grudzień był, można powiedzieć, w trendzie bocznym, też pomimo tego jastrzębiego przekazu Fedu. No ale patrząc tak w tym trendzie średnioterminowym, no gdzieś ten kanał spadkowy, czyli umacniający się amerykański dolar na bazie po prostu tych oczekiwań odnośnie szybszego zacieśnienia polityki pieniężnej, co też było widać po tych posiedzeniach grudniowych obu banków centralnych względem strefy euro, no wspierały cenę amerykańskiej waluty. Jeśli chodzi o euro PLN-a, tutaj również kanał wzrostowy średnioterminowo, czyli właściwie no od pewnego czasu gdzieś polska złotówka traci wobec waluty strefy euro. No, technicznie widać w ostatnich tutaj dniach czy pewne umocnienie krajowej waluty, które no doprowadziło technicznie też do dość istotnego miejsca, czyli te 4,60 za euro PLN-a. No i tutaj kolejne tygodnie pokażą, w jakim zakresie czy w jakim kierunku będzie podążała dalej polska waluta. Jeśli chodzi o ropę naftową, tutaj dość ciekawa sytuacja, też w zasadzie ona jest konsekwencją sytuacji pandemicznej, tak, czyli po prostu jakby ewentualnie kolejne lockdowny, które mają już miejsce w niektórych państwach, na przykład w Holandii, no mogły okresowo wpływać na spadek popytu na surowiec. Natomiast no, te pozytywne informacje, o których mówiłem już w zakresie wariantu Omikron, no one spowodowały, że od pewnego czasu, czy od początku grudnia właściwie, no mamy do czynienia z odbiciem otoczenia wokół surowca i w zasadzie po odbiciu od tego ważnego wsparcia na poziomie $70 za baryłkę w przypadku ropy Brent. Obecnie znajdujemy się blisko już poziomów $80 za baryłkę, czyli poziomów gdzieś blisko znajdujących się tegorocznym szczytem. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych podcastów. Dziękuję.